dzisiejszym świecie perswazja skoncentrowana jest raczej na mediach, nie na słowie w tak dużym natężeniu, jak na obrazkach w szeroko pojętych mediach. Żyjemy w kulturze medialnej. Konferencja dotyczy antycznej sztuki perswazji, retoryki. Retoryka jest wokół nas, cały czas nas dotyczy i warto spojrzeć w przeszłość, żeby zobaczyć, jakie były jej korzenie. Jesteśmy dość młodym kierunkiem. Zaledwie rok temu obchodziliśmy 25. urodziny według innej rachuby. Ma to miejsce właśnie teraz. Mimo to obecnie nasi pracownicy prowadzą badania naukowe na najwyższym światowym poziomie. Niektórzy pracownicy przynajmniej we współpracy z najważniejszymi zagranicznymi ośrodkami, takimi jak Uniwersytet Harvarda, Uniwersytet Wiedeński czy Uniwersytet w Uppsali, są również laureatami prestiżowych stypendiów i grantów, tak polskich, jak i zagranicznych. Filologia klasyczna w Katowicach promuje kulturę i literaturę antyczną i nie tylko w ramach trzech serii wydawniczych. Najstarsza to seria Filologia klasyczna, pod której skrzydłami wydawane są opracowania oraz przekłady zawierające wyczerpujące wprowadzenie i komentarz do tekstu, jak i dwa periodyki, Scripta Classica i Szkico Antyku. Dwie nowe serie to Biblioteka Bizantina, której publikacje oscylują wokół literatury bizantyńskiej. Obecnie czekamy na tom poświęcony Katomyomachii oraz seria Biblioteka Pisarzy Antycznych ukierunkowana na przekład tekstów łacińskich i starogreckich wraz ze wstępem i komentarzem. Seria ta wydawana jest w formie dwujęzycznej, łacińsko-polskiej lub grecko-polskiej. W kręgu zainteresowań autorów kolejnych tomów tej serii pozostaje na razie Seneka i jego tragedie. W najbliższym czasie możemy spodziewać się Edypa, a kolejne tytuły są już w opracowaniu. Katedra Filologii Klasycznej oferuje obecnie dwa kierunki studiów. Są to oczywiście filologia klasyczna. Od 3 lat katedra również prowadzi kierunek studiów o nazwie mediteranistyka, w ramach którego oferujemy studia nad rozmaitymi kulturami basenu Morza Śródziemnomorskiego. Studia zakorzenione oczywiście w starożytności grecko-rzymskiej. Zapraszam Państwa do zapoznania się z całym nagraniem dzisiejszych naszych wykładów. Myślę, że będzie to bardzo ciekawe doświadczenie. Proszę słuchać tych wykładów, mając w pamięci to, że filologia klasyczna, czyli nasza dyscyplina, jest jedną z najszybciej i najprężniej rozwijających się dziedzin nauki dzisiaj.